trzeba się przygotować na najlepszego powiedzki. A dzisiaj no, to jest powiedzki, który jest lotny w takim sensie, że waga ciężka nie buksuje w takiej intensywności. Mam przyjemność walczenia z nim. Wiem, na co go stać, tak? On dalej marzy, że on dostanie walką przed światem. On jest, widać ostatniego dwie walki, to masakra. No, bije mocno ze skrętu, kładzie się z tymi ciosami, także poprawił, zrobił progres bardzo duży. A na przeszkodzie będę ja, żeby być kopany. Te treningi są troszkę inne niż zaczynałem. Jest dużo jakichś tam nowinek. Taktyka najważniejsza, tak, ale też robimy siłę taką ukierunkowaną i już wytrzymałość, jeszcze jest szansa skorzystania niekiedy z tych biegów, kiedyś biegamy. Widzę, że moi trenerzy widzą, że to idzie do góry, tak, ten progres, to przygotowanie moje idzie do góry. Ale najważniejsze, żeby wyjść do walki i walkę wygrać. Też musi się nastawić na... Również na najlepszego Mariusza Bacha, tak? Robimy, żeby Mariusz był na to przygotowany i mam nadzieję, że 4 listopada wyjdzie Mariusz gotowy na powietkina i sprawi niespodziankę.